Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam aktualizację przysmaków Marty'ego i Willa. Więc zaczniemy od rzeczy, które jedzą. Teraz mają. Więc mam otwarte te markizy z firmy Active Pets. I tu już jest końcówka. To są one z Biedronki. I one tak wyglądają. Takie. Tak, i oni oboje jedzą. Smakują te. Dalej to mają dentystyczne i one są w tym opakowaniu po tych takich kosteczkach z macet. I to są właśnie te dentystyczne z firmy Pedigree. Tak wyglądają. I też oboje jedzą. Dalej to z firmy Macet już. Tutaj macie. Macet to jest właśnie pierś z kurczaka. I tego mi zostaje ostatnie, mi chyba trzy było. Marty jedną jadł i Will. Tutaj macie opis tego. Więc to jest skład. Ten skład jest też bardzo dobry według mnie. Bo jest też bardzo dobry, bo jest 90% mięsa. I mam coś tego, nagram tester. Nie został właśnie ostatni i nagramam jak Marty testuje. Teraz takich nieotwartych, to zacznijmy od mokrych karm, to mam taką saszetkę na Marty'ego z Poliny Friskies, z wołowiną i ziemniakami w sosie. Marty nie jadł, więc chyba nagram wam jej tester, bo mnie tak zdziwiło, że z ziemniakami zawsze były marchewki czy coś takiego. To jest saszetka tylko z firmy Pedigree i ona jest z kurczakiem i warzywami. To są kawałki w sosie i tak wyglądają. Marty też tej jeszcze nie jadł. Jadł z wołowiną i jagnięciną. Dalej taką saszeczkę też z byczą. To mamy z Doliny Notaci. I oni w ogóle ich nie jedli. A jej to będą mieć na spółkę, bo jest bardzo duża. To jest dzicze. Właśnie u mnie w zoologicznym było dużo tych smaków. Nie pamiętam, jeszcze był chyba drób na pewno. Wołowina i inne. I tutaj w składzie jest mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, w tym dziczyzna 15%. Warzywa jest marchew 1,7% i tam różne. Tutaj macie, co się w tym znajduje. I ono jest właśnie pół kilograma jest. Kolejnymi saszetkami to jest z firmy Chappi. Są tam, jest on dwie z wołowiną i z kurczakiem. I Marty już je jadł, a Will jeszcze nie, więc nie wiem, czy Willowi będzie to smakować, czy nie. Ostatnią rzeczą jest właśnie Active Pet ten pasztet. Wiem, Marty je taki z wołowiną, ale z kurczakiem nie. Chyba z kurczakiem mam trudką, tak. Teraz wszystkie takie smakołyki, które są nieotwarte, więc to są właśnie te paski, to są jego ulubione paski i chyba nagram wam ich tester i już mu otworzę, bo już ich bardzo dawno nie jadł. To będę tu tak teraz kłaść. Mam te kabanosy z firmy ActivePet, Marty też ich nie jadł, Will też, więc tego raczej nagram tester. Teraz firma Pedigree, no to jest Jumbone i Marty jadł, ale Will nie. Więc nie wiem, czy Willowi posmakuje. Mi się wydaje, że tak, bo to jest takie jak Marki, tylko duża. Tutaj macie. Też z Pedigree mam Rodeo. Ta większa paczka właśnie. I tutaj jest ich opis. Nie wiem, czy znajdę skład, czy się doczytać, ale skład jest gdzieś tutaj, o. Tak za bardzo nie widać, a co to takie sprężynki. I ostatnią rzeczą, którą ma, to Marty właśnie te biszkopciki, takie ciasteczka. Tutaj masz, są przysmaki tego, co z firmy Pedigree. Coś mi się nie chce wyostrzyć, to są trzy smaki. To jest drób, wołowina i jagnięcina chyba. Tak mi się wydaje. Tutaj macie taki ogólny, co tu pisze. I właśnie planuję wam nagrać tester tych. Na pewno tych przysmaków z macet. Tego.
i kabanosów i może tego. I to jest na tyle co w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. No i cześć.